To jest zielony, tak? Albo łobuzik. To jest łobuzik, możliwe. Ma skina. Bez jaj. Bez jaj. Bez jaj. Ja Hogaty, to jest CSGO z ekipą Hide and Seek. Zostawcie ocenę, komentarz, wpadnijcie na G2, Discorda, Instagrama. Wszystkie linki w opisie pod filmem. Hej! Ty, no clipa proszę tam wyłączyć, co jest? Kurde, zartabowałem, żeby muzyczkę dać ciszej. Dobra, przeszukujemy komisariat, panowie. A co znajdziecie, to wasze. O, to idę do łazienki. Okradamy i wszystko bierzemy. Złych przeciwników rozwalamy. Na miejscu. Pomocy zamknęli mnie. W końcu. Więzienie cię zamknęli? No w pułapce z tym. O kurczę, pieczona, tu zombie są! Na no, tej mapie. Press to exit i nie działa. O, zadziałało, dobra. O, tu coś jest w tej szafeczce, czy... Tak mnie randomowo zatrzymała ta szafka. To jest Bartek się zamknie, tak jak ja się zamknąłem pewnie. Ale słyszę właśnie, jak coś... zamknąłem. Ja się tutaj w tym? Co tak, było? Tutaj o, sobie na tym. Kurczę, na kolejny spódkę. Zombie. Tutaj na jest no. Jasno. Ty, na no strzelnicy tak, na jestem. Ty, broń jest! O! A nie mogę jej wziąć. Ale jestem na strzelnicy. Jak to pewni ludzie mówią, Bóg, honor, strzelnica. Także. Tak chyba brzydki burak mówi. Dobra. Ale tu się jasno zrobiło w ogóle w tych pomieszczeniach. Co jest? Macie coś? Znaleźliście kogoś? Nic właśnie. Właśnie nic. Mam wrażenie, że mi... O, to jest u mnie. U mnie jeden. Cię zaznacz, byłem zaznacz scrollem. Tutaj. No jak tam się dostać? W kąciku jest. O, dobite. Nice. Czy ty go po prostu przebiłeś przez ściankę? A w skrócie tak. Kolejny leży. Jeden trup w te czy we w te. Nie robi różnicy. Tak, już nie o robi Jezu, nas różnicy. Jak jasno. To jest w ogóle mapka, mam wrażenie, bardzo podobna. Nie wiem, czy ktoś z was grał wtedy na tej mapce ze Stranger Things. O, a telefony dzwonią. No właśnie. Halo? Tego wyłączyć, ja nie umiem. O. Aha, komputer można zniszczyć. Słyszałem, jak niszczyliście kolejny komputer. Ty, a ta halo, kratka pizza? U nas na respie? Tu jest ktoś. Wziąłem przez ścianę, wystawał. Bartek szukaj kart graficznych, cenniejsze. Halo, tutaj ktoś jest. Tu. W wentylacyjnym przez ścianę wystawał chłop. Ale jasno, ała. Jakby ktoś mógł dołączyć, to byłoby miło. Właśnie szukam teraz ciebie, gdzie w ogóle wejść. Od naszego respa do tego tunelu wentylacyjnego. W naszym respie dosłownie jest wejście do tunelu. A jest, rzeczywiście ty. I gość tam dosłownie w połowie po prawej wystawał. Ja idę za wentem, który po suficie chodzą. Boże, ta mapa jest duża. No. Oczywiście. Martek, nie tu, niżej. Niżej tam nikogo nie było. No to ci mówię, że tu o wystawał przez ścianę, w tym miejscu. Tu o przez ścianę, chłop... o. O, jednak jesteś. W tym miejscu. Dokładnie, Bartek, w tym miejscu chłop mi przez ścianę wystawał. No okej. Okay. To jest to miejsce. Dobra, jeszcze jeden nam został, panowie. Największy krnąbrny zawodnik. Zielony, mam go. Znalazłem go. O! Mam kryjówkę. Zobaczek. Czy wiecie gdzie uciec? Tak, się schować? Tak. Kompletnie nie mam pojęcia. Ja już jestem w kryjówce. Ja pierdziele, ja też kompletnie nie mam kryjówki. Szczerze. Żadnej. Dobra, walić kryjówki i karty graficzne wyciągnąć. No telefon to mi. Telefon, no kurczę, proszę odebrać. Co za mu pizzę zamówił? A pierdzie, Bartek tylko o pizzy wymyślał. Ja zjadłbym w sumie. Kurka, dobra, nie za często, bo się nudzi. No i ciężka dla organizmu.
Dobra. Nie, no nie mówcie, że tu nic nie ma do ukrycia się dosłownie. Gdzie ja mam się tu kurczę ukryć, niby w kiblu? Tak. Na sali gimnastycznej? Ops, umieram. Partek, miałeś kampę ponoć. Nie, ale mnie znaleźli. Ale mnie znaleźli. Miała być mocarna kampa. A ja nie mam nic, żadnej kampy. Rób jako piłka, może cię nie zauważą. Szukam czegoś w ścianach, no. My tu nic nie ma. Oj. Tam chłop był. Tu była kampa w tej ścianie akurat, nie? Ha. Dobra, nie podzę tam. Ale fart. Odciągnę ich stąd najwyżej. Dobra, drugą od nogą biegnij. Ale fart, ale fart. A respektujesz mnie? Ja? No. Się z drzwiami z nimi bawisz? Może? No już. Już go gonią, już koniec. Dobra, zakosowali go. Mam nadzieję, że mnie tak łatwo tu nie zakosują. Dobra, niech tu w ogóle nie przychodzą w to miejsce, cwaniaczki. Zaraz wracam. Kurcze pieczone, dobra, widzowie, czekamy teraz na jakiegoś cwanego jegomościa, który będzie chciał mnie dorwać i będzie w moim pobliżu tak naprawdę. O kurcze, ty, rzuciłem sobie, bo mnie zaltabowało gierkę. Ja pierdzielę, ale unlock. Gierkę mi zaltabowało, no. Unluko. Nie wiem, jak on tu nie wszedł właśnie przez to. Przez przypadek! Alt tab był jakiś dziwny, zrobiony, no. Nie chciałem sprzedawać swojej pozycji na początku gry. Co jest? A ty, Bartek, gdzie byłeś ukryty, że cię znaleźli w 0,5 sekundy? Po prawej stronie była taka jakby kuchnia i tam sobie, tam była taka po prostu w dół spadek. I tam spadł, odziulałem razem ze mną. Ja zdążyłem się teleportować po prostu. Mam wrażenie, że niektóre kryjówki oni już po prostu znają i to bez sensu są. No. Tym bardziej to... z tych na respie, co są od razu. No tak, no w sensie kryjówki, które wiecie, no oni sobie poznali, to już znają, to fakt. To mam wrażenie, że jakieś port... nie wiem, te co teleportują na początku, to są bez sensu kompletnie. Trzeba gdzieś dalej znaleźć, na przykład to, no tutaj już chodzili, wiesz, 5 razy i nie znaleźli jeszcze tego. No. Praktycznie wchodzili tutaj do mnie i nie znaleźli tego jeszcze. Oprócz tego, że rzuciłem tu flesza gościowi, więc tu siedzi cały czas teraz i szuka. O! Widzieliście to? Tak, widziałem. Dobra, któryś z nich pójdzie w następnej rundzie do tej kampy. Udaje, że tego nie widziałem. Tutaj jest jakaś kampa w ogóle. No ja nie widziałem właśnie. Ale widziałem, także tam pójdę. Dobra, będzie można to sprawdzić miejsce. O, 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 o. No kolejny tu już szuka, no niech się stąd idzie. Czekaj, pa, kolejny poszedł do tej kampy. Myśli sobie, Jezus Maria, jaką genialną kryjówkę znalazłem. Najlepiej byłoby mi stąd wyjść i zginąć w jakimś innym miejscu, żeby nie wiedzieli, że ja wiem, że oni wiedzą. Tu trzeba kucnąć. Usłyszałem kogoś. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, wiemy, co to jest za kampa, jak znajdziesz na przyszłość. Mogę sobie tutaj teraz poczekać. A tu patrz, kosił tutaj w ogóle gość, próbował tutaj coś znaleźć jeszcze, tutaj też. Okej. Ty, czyli jednak są jakieś te kampy, nie? Żeby nie było, coś jest jeszcze. Ale o tej nie wiedzą, więc to jest zabawne dosyć. A o tej wiedzą i tu się będą chcieli ukryć w kolejnej rundzie. Wygraliśmy rundę przynajmniej, żeby nie było.
To co? Pierwsze co sprawdzę tutaj miejscówkę. Ej, dobra, ja chcę być na sali. Ej, poczekajcie z tą salą gimnastyczną, ja też chcę przy tym być. Oj, gdzieś się dechnąłem przypadkiem. Kto poszedł na salę gimnastyczną? Nie wiem, jest. No dobra, chodź Bartek. Też nie pamiętam, gdzie jest ta sala gimnastyczna. Zbiegnę do was. Gdzieś, czekaj, gdzieś tu. Gdzie to było? O, przez toaletę się szło? Tak, tak, tutaj, tu jest sala gimnastyczna, jesteśmy w niej. Dobra, o, niby kurczę, nie wiemy, udawajmy, że nie wiemy. Nie wchodź tam, nie wchodź do tej kampy jak coś. Nie wchodźcie do tej kampy. Ściany sprawdzam. Sprawdzamy ściany, kurczę, gdzie oni są? Czyżby gdzieś tutaj mogli być? Czyżby... Ej, nie ma, nie ma tu nikogo. Co jest? O, ty gadasz. No, nie przyszli tu. Ej, bez jaj. Ej, może tu dziwne. Będą. Ej, wiecie co? Może... Nie, nie, tu też nie ma. Może nie znaleźli przejścia tutaj. Aha. Może zapomnieli, wiecie, jak tu przyjść. Tak też mogło być. Dobra. O, strzelnica. No, Bartek, jesteś na niej, tak. Tam jest teleport do tej strzelnicy, to prawda, jest. To prawda. Owszem. Dobra, to jednak wracamy do punktu wyjścia i szukamy od nowa. Jednak naszych gagatków. A to, że zimierzci z nich, no. Gorsze jest to, że oni, wiecie, wykorzystali teraz full czasu, więc jest szansa, że gdzieś jeszcze jakieś fajne kampy znaleźli. O, dobra, siema Bartek. Hello. Też do ciebie przyszedłem. Jak ty wyjście ze strzelnicy zrobiłeś? No po prostu presto exit z tobą. A, myślałem, że jakoś, wiesz, wyszedłeś jeszcze. Nie. Dobra, Bartek, chodź stąd już dalej. Dobra. O, tu coś musi być. Tu jest ścianka innego koloru. Tak, 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 tu coś jest, tu, bo tu już skoczyłem jakby. A no jest, widzę, no. O, czekaj. I słyszałem tu kogoś. Ktoś tu musi być. Może mnie słyszeliście w pokoju obok. Może. Czekaj, no. Aha, telefony znowu zaczęły dzwonić, wydzwaniać. O! Jakoś gdzie to jest? Nie mogę. Chodź tu, a bo ty Bartek mnie nie możesz posadzić sobie, no tak. No chyba nie. No tu idę sobie stąd. No, nie zabawy. Idź. Oho, dobra. Teksturka mnie zapadła. Ja tu stanąłem. Ja coś otwarłem? Otworzyłeś? Otwarłem chyba coś, dokładnie. Nie, to ja zamknąłem drzwi. A, dobra. Bo w tym samym momencie kliknąłem po prostu ten, nie? Zdjęcie na ścianie, w tym momencie otworzyłeś drzwi. Kurczę, no, gdzie to jest? Coś tu musi być. Ta ściana się wydaje sus, jak... No ta ściana wygląda dziwnie podejrzanie, jakby tu coś było za nią. Tylko nie wiem za którą właśnie, za tą ciemniejszą czy za tą jaśniejszą. Co jest bardziej podejrzane, ciemniejszy czy jaśniejszy? Jaśniejszy. Okej. Ja nie będę się opowiadał. Dobra. Właśnie do tego. Dobra, to za... No tu patrzcie, tu mnie slajduje na górze, coś tu musi być, albo drabinka jakaś. Może ty chcesz JPOG popróbować? Uuu. Co znalazłeś? Jakieś wejście, fajne. Nie pochwalę informacją gdzie. Okej. Może w rundzie. Nawet mnie to nie dziwi. Nie, ja kogoś tu słyszę. Słyszę kroki jakieś. Bartek. Z tej strony jeszcze. No. Uuu. Aj, chłop znalazł kryjówkę. Tak będą gdzieś wcześniej po prostu. No, mogą my być. Za bardzo no, starcie nie tak szukaliśmy. No, coś będą tak jest i tyle. No i tak samo właśnie w tamtym pokoju jest, w tej ubikacji. Dosłownie jest bardzo podobna kryjówka, tylko nie wiem jak tam wejść. O, mam kryjówkę. Ej, pomocy, bo odkaczaj sobie. Went na naszym respie jest otwarty. Tam no. Jest cały czas otwarty. Będę go sprawdzić.
Iść, tam jest do otwierania. W pierwszej długiej, po prawej otwierasz ściankę jedną. I na końcu jeszcze masz venta, też ściankę taką. Właśnie na końcu już sprawdziłem. Mam fajną kurczę, krytkę, no tutaj coś jest, 100% tutaj coś jest na tym suficie zafajdanym, no. Ja venta bijem. Ej, J-Pok, no. Ho, pokażę fajnego. Nie, to później. Chłopcy pokazują coś fajnego. Kryjówę ci pokażę, ho. Partek, ty nie kryjówę, tylko przeciwników szukaj. Tam przeciwnicy sami się znajdą. Tak, to znajdźmy chociaż jednego. Może zombie jakieś mają kryjówki to samo. Co? No zombie te leżące. No znalazłem jednego. Mogą mieć. To kibel jeden jest. Palni go. Mogę, jest z kiblem jakby. Ej, to jest niewidzialna ściana, tekstura jakby. Nowe nie znałem. Ja lubię, jak mi ktoś zawsze musi przeszkadzać, nie? Jak coś robię. No, też to lubimy, J-Pog, u ciebie. Bo nie wiem, ostatnio... Jak nigdy. Jak człowiek miał spokoju, tak teraz wszyscy na... Dobra, tu jakoś trzeba przejść... W toalecie chłopie jest po drugiej stronie. I trzeba jakoś znaleźć przejście do niego. Tutaj, o, jest jeden. Oni by się w trójkę razem schowali. Nie, no jeden jest tu. Kiblu. Mamy jednego, tylko trzeba do niego się dostać jakoś. A, utknąłem. Tu o jest jeden dosłownie. Tanie, w jaki sposób on tu wszedł? Coś musiał kliknąć. Może on właśnie tu przyszedł z drugiej strony. O, nice. Z drugich łazienek portalem był jeden. No właśnie, może z drugiej łazienki jeszcze tutaj coś jest. O, przejście. Dostałem się. Bartek, a to twoja kryjówka? Co na starcie się wywaliłeś? O, w sumie. Ej, Bartek! No. To jest, on jest po drugiej stronie tego, co mówiłem, że jest wejście i że ktoś tu tupie. Możesz mi oznaczyć dokładnie, gdzie on jest, za tą ścianą, za którą ścianą on jest? A tutaj jest dokładnie. Oznaczasz tym scrollem? Tak. To jest typek w kiblu właśnie. Oczywiście coś jest nie tak, no z tymi kolorami. Bo ja jestem za nim dosłownie, no, i widzę. Tu musi być to wejście jakoś. A jakby... bo tu na ścianie jest strzałka ogólnie. No spróbujcie, no. Mówię wam, że tu jest chyba jakieś przejście do niego, ale... A nie gdzie? Parę razy mnie wywaliło jakby z tego. Tu, o, wyszedł. Brzmi jakby to było. Wyszedł. Ma inną. A, okej. Masz obok swoją jakąś? No pa, tutaj. Pana to. Tyk. To ty... Co jest? Esa. Łe. Ukryci. O! Ale znalazłem taką samą kampę za szybą, jak była w tym, w... na gymie tam, tylko że znalazłem to w tej stołówce. Zielony mi napisał przed chwilą, patrzysz mi się prosto w twarz. Łe. A ty co? Nie wiem, w którym momencie. No przy ścianie jakiś był, czy coś. No pewnie tak. Ewentualnie może on w kiblu się... Nie, to... Ale w tej strzałce może był gdzieś. No, może tak. Jest taka szansa. Dobra, chodzą tutaj. Bartek, czy ty się nie chowałeś za szybami jakby, nie? Nie, mam jestem nadzieję, jakby okay. Za... Na korytarzu, gdzie były te dwa krzesełeczka. Bo oni znali te szyby w sali jakby gimnastycznej. Nie, tam nie jestem. Ale ja się schowałem za takimi samymi, tylko mówię, no nie na sali, a... Jestem tej samej jakby miejscu, gdzie J-Pog jest teraz. Tylko, że w innym... W tym biurowcu takim. No tam teleporcik. No właśnie teleporcik. Jakieś ścianki jakby. Okej. Okay. Ja mogę się jednymi drzwiami bardziej zamykać. Na środku tego, na środku stołówki jest teleport jakiś w ogóle. O. Na stole. Bo gość się teleportował właśnie przede mną. O. Ciekawe. Drugi też po stołówce biega. Zobaczymy, możliwe, że on do mnie się dupnie. O, jest bardzo duża szansa, że chłop
spróbuje do mnie wejść przez szybę. Przez to okienko. No to rip. Nie, nie spróbował w tym oknie. Całą wcześniejszą szybę próbował i na tej nie spróbował. Kurczę pieczone, ale fart. Dobra, może nie będzie próbował. Gdzieś się cofnął, dobra, co tam u was? Nudy. JPOK, ty jesteś na tej kampie na podsuficie, nie? Mhm. Okej, okay, a ty Bartek? W ścianie jakby na korytarzu? A, po prostu, w ścianie na korytarzu miałeś kampkę. No. Okej, okay. Brzmi nieźle. Po prostu klikałem sobie latarkę i tam się teleportowało mnie. Rozumiem, brzmi dobrze, tak na dobrą sprawę. Lepiej. O kurde, znaleźli mnie. Utrwałem. Bartek ma idealny timing. O. Najlepiej brzmi, po czym dup i go nie ma. Zwykle, no biednemu wiatr w oczy i... Kij w oczy jeszcze raz. Flash na rampę. Dobra. Widzisz Bartek? Pa. Tu o się wchodzi. Tak jak w sali gimnastycznej. I tam się tak nie wchodzi, ale tu tak. I chłop całą ścianę sprawdził, po czym przyszedł tu i cofnął. I aha, tu o, na środku, gdzie jest ten wybielacz jakiś, czy napój, to wiedzą, tutaj... Wiedzą. O. Uciekaj! Teleport był. Uciekaj! Znowu się okazuje, że jakaś moja kampa najgorsza dała najwięcej w tym momencie. No nieźle. Czysty fart, zero skilla, jak zwykle. Ja tam siema, JPOK. Siema. Najprostsze kampy, najlepsze, elo. O nie, ten sprawdzi chyba szyby. To jest zielony, tak? Albo łobuzik. To jest łobuzik, możliwe. Ma skina. Ej, czy tu była kampa jakaś? Powiedzcie mi, tu była kampa? Halo? Ktoś coś wie? W tym pokoju? Chyba nie. O kurcze pieczone. Dobrze byłoby znowu do tamtej kampy wejść. No to run. Bez jej. Bez jej. Bez jej. Bez jej. O kurcze pieczone, ty. Okej. Co jest? Holy shit. No i co? I gość był w tej kampie, sprawdził ją, stwierdził: nie no, nikogo nie ma. Sprawdzona. No i czekamy dalej. Zauważ. Ha 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 ha.